zaprosić. W zależności od naszych młodzieży, możliwości finansowych, podpinamy to albo pod dni Olkusza, albo pod normalny program. Brutalna prawda jest taka, że rzeczywiście wiele koncertów, wiele świetnych rzeczy i występów byliśmy zmuszeni odwoływać ze względu na frekwencję. Nieprawdą też jest, że znane kabarety gromadziły i wypełniały całkowicie salę. O całkowicie wypełnionej sali możemy mówić w wypadku przedstawień operetkowych i to jeszcze, jak pamiętam, było kiedyś, kiedy graliśmy po 3 razy Marcina Dańca. Najwięcej pytań od naszej publiczności dotyczy skateparku. Młodzi ludzie chcą wiedzieć, kiedy ten skatepark będzie na stałe w Olkuszu. Temat rzeka. Znaczy, może ja powiem tak. Faktycznie jest bardzo duże oczekiwanie młodych ludzi, aby powstał w Olkuszu. Znaczy, było miejsce, gdzie młodzież jeżdżąca na deskorolkach, łyżwo-rolkach, BMX-ach, rowerach górskich mogła uprawiać te dyscypliny w sposób bezpieczny. Burmistrz polecił mi, aby spróbować wspólnie z pracownikami urzędu Wydziału Architektury, Geodezji, gdzie taki teren mógłby się znaleźć i co można było zrobić. Taki teren został znaleziony. Ten teren to jest teren pomiędzy ulicą Głowackiego a Długą, koło Realbudu. To jest taki teren opuszczony, to są tereny pogórnicze. I tam z kolei architekt krakowski zrobił koncepcję tego, co tam ma być. I tam między innymi została ulokowana, zaproponowana, może nie skate park, ale skate plaza, czyli coś, co po prostu bardziej młodzieży odpowiada. Czyli wszystkie te elementy, które oczywiście umożliwiają jazdę na rolkach, ale to jest również z elementami typowo parkowymi. Do tego również są tory do tak zwane dirtowe, do jazdy na rowerach różnych. W każdym razie to jest akurat niewielka inwestycja, bo to jest tylko ukształtowanie odpowiedniego terenu. Witam Państwa. Mam nadzieję, że mieszę się w tolerancji pojęcia młody. Druga godzina się kończy dyskusji. Poruszone są 3 tematy bardzo istotne. Przemysł, bezrobocie, edukacja, trzeci mieszkalnictwo. A ja mam krótkie pytanie. Ubolewam, że nie ma burmistrza. Zlekceważył młodzież, wysłał etatowych pracowników, przy całym szacunku moim do Państwa. Jedno krótkie pytanie. Gdzie te wszystkie inwestycje, te wszystkie problemy rozwiązać? Olkusz dysponuje iloma 5 hektarami przeciętymi jednym ciekiem. I z tego, co sobie jeszcze przypominam, w Niesłowicach kilka czy kilkanaście hektarów. Gdzie? Przestańcie kłamać młodych ludzi, przestańcie kłamywać obywateli Olkusza. Nie macie koncepcji rozwoju Olkusza. Były piękne tereny, żeby kontynuować rozbudowę terenów przemysłowych. Powsadzane zostaje osadnictwo mieszkaniowe. Moje pytanie, gdzie i czy jest jakiś plan dla gminy Olkusz? Dziękuję bardzo. No, jeżeli okłamujemy, to proszę wskazać te tereny, bo skoro kłamstwem jest stwierdzenie, że w tym momencie takich terenów nie mamy, to proszę powiedzieć, gdzie one są. Przepraszam, że pytanie na pytanie, no, ale zostało zadane kłam. I może jeszcze jedno, pan burmistrz nie zlekceważył, tylko nie został zaproszony. Ja bym się teraz chciał spytać odnośnie tego skateparku. Sam jeżdżę na rowerze, mam znajomych, którzy jeżdżą na BMX-ach i tak dalej. No i z tego co wiem, no skatepark fajna rzecz. Powiedział pan o trasach dirtowych. Dirta usypać, ja z kumplem biorę łopatę, 2 nas idzie i u mnie na polu robimy dirta w ciągu dnia. Czy tak ciężko byłoby na przykład wziąć, powiedzmy, wywrotkę, 2, 3, 4 ziemi, no z jakiejś budowy w Olkuszu, zawieźć gdzieś, na przykład tam, gdzie ma powstać ten mniejszy skatepark, dać nam po prostu łopaty, bo jako, że sami jeździmy, no coś tam potrafimy usypać, zrobilibyśmy to, nie byłoby żadnych problemów. Znaczy, ja problem o tyle rozumiem, że mam syna, który dosyć intensywnie trenuje różne formy jazdy na rowerze, między innymi jest mistrzem Polski w jednej dyscyplinie.
Ale powiem tak, ja też jestem za tego typu rozwiązaniami, że po prostu małym nakładem gdzieś coś można zrobić. Tylko weź pod uwagę, że to jest obiekt publiczny. Ten obiekt później jest udostępniany osobom, które będą uprawiały na pewno nie taką lekką jazdę na rowerze po prostej drodze. Będą się zdarzały wypadki, bo przy tego typu ewolucji, jakie są wykonywane na liftach, te wypadki się zdarzają. Ktoś musi za to odpowiadać. Dlatego jeżeli mówimy o inwestycji publicznej, to ona musi być od początku do końca zrobiona tak, że do niej dostęp, jak i ona jako taka, spełnia wszelkie warunki bezpiecznego z niej korzystania. Ja chciałam Państwa zapytać, a jednocześnie poprosić, żebyście na zakończenie tej debaty powiedzieli młodzieży coś optymistycznego. Bo ja przyszłam tutaj z młodzieżą, z koleżanką gimnazjalną i oni wyjdą z tej debaty z takim mocnym zniechęceniem i do miasta, i do swojej przyszłości w tym mieście. Czekają od kilku lat na skatepark, usłyszeli, że się nie doczekają. Basenu ukrytego nie ma. Doczekają się na pewno. No być może, ale nie w pierwszej młodości. Tak więc na tych rolkach i tych innych będą chęć. Z kulturą słyszeliśmy bywa różnie, z mieszkaniami bywa różnie, z pracą jest beznadziejnie. Ja mam taką prośbę. Proszę im powiedzieć coś, żeby po wyjściu z tej debaty oni spojrzeli na nasze miasto z optymizmem i z nadzieją. Tylko proszę nie mówić, żeby się uczyli, żeby studiowali, bo oni to wiedzą. I oni to robią. Coś optymistycznego, żeby po wyjściu z tej debaty chciało im się tu żyć, być, mieszkać i mieć plan. Dziękuję. Ja chciałam bardzo zabrać głos i to powiedzieć to na przykładzie i ewentualnie oddać głos młodym ludziom. Bo jest tak, jedni mówią, że jest nudno i kulturę postrzegają tylko poprzez koncerty, ale tymczasem w Domu Kultury tak na co dzień, niezależnie od koncertów i imprez, dzieje się bardzo dużo. Jest kilka działań, z których myślę, że nie tylko ja sama jestem dumna, ale młodzież jest usatysfakcjonowana. I już zaczynam. Kultura, która jest w Olkuszu, może żyć tylko w obiegu, a w skarbcu tej kultury będzie tylko to, co stworzymy wspólnie i co nam będzie odpowiadać. A ja zamiast długich przemów zapraszam jednak wszystkich do zajrzenia na naszą stronę internetową i do zapoznania się z ofertą ośrodka. Bo to, co się dzieje w Olkuszu w ostatnim czasie, to rzeczywiście od kilku ostatnich lat, to rzeczywiście jest bardzo budujące. Nie tylko w sferze tego, o czym mówiła pani dyrektor, w sferze kultury, nie tylko tego, że do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przychodzą ludzie i mają pomysł na coś, co chcieliby tu zrobić, na co jest zapotrzebowanie. I Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury w tym pomaga, uczestniczy. I coś się dzieje, coś fajnego się dzieje, ale w bardzo wielu dziedzinach. Przykładem są olkuskie organizacje pozarządowe, które się wspaniale rozwijają, skupiają coraz więcej ludzi, zajmują się coraz większą ilością ważnych spraw, pomocą społeczną, kulturą, najprzeróżniejszymi dziedzinami życia. Potrafią skutecznie sięgać po granty europejskie, coraz większe, już nawet 250 000 jedno ze stowarzyszeń zdobyło. Więc to jest to, co tworzy społeczeństwo obywatelskie. Ta aktywność obywatelska tworzy społeczność, również na tym poziomie lokalnym. To my to razem budujemy. To, co kolega powiedział właśnie. Wysypmy ten żwir, ten piasek i korzystajmy z tego razem. Prawda? Oczywiście w symbolicznym wymiarze. I to, co obserwujemy, to, co się dzieje, myślę, że będzie coraz wyraźniej widoczne, to jest bardzo optymistyczne. Olkusz dojrzewa do demokracji. Coś optymistycznego z tego spotkania? No, jest. No, spotkaliśmy się. Jest bardzo optymistyczne. Oby teraz tylko ktoś chciał tego wysłuchać. No i może, żeby takie spotkania mogły się odbywać częściej, żeby faktycznie tą młodzież wysłuchiwać i dowiedzieć się, co by chcieli zrobić. No ten skatepark może powstanie, bo akurat tutaj chyba inicjatorką na siebie młodych dla mojego koleżanka. Chyba to już trwa 4 lata. Obiecane jest, że w przyszłym roku będzie super. Miało być optymistycznie. To jest optymistycznie, to jest tylko rok. To już 4 lata, także to jest tylko rok. Także to już na
naprawdę to, co myślisz. Bardzo dziękuję. Myślę, że już zakończymy naszą dzisiejszą dyskusję. Myślę, że każdy jakieś wnioski dla siebie wyciągnął z tej rozmowy. Bardzo dziękuję młodzieży, że przyszła. No i oczywiście naszym gościom. Dziękuję bardzo.